Spotkaliśmy się w Uniwersytecie Jagiellońskim, choćby z tego względu, że Cyprian Norwid, wielki poeta i jedyny romantyk, który był w Krakowie i był też tutaj, w Uniwersytecie, zwiedził Collegium Novum, Collegium Maius. Staramy się zapraszać do recytacji Norwida bardzo dobrych, znakomitych aktorów. Gościliśmy już w poprzednich dniach norwidowskich Irenę Jun, Wojciecha Siemiona, Teresę Budzisz-Krzyżanowską, a teraz przyszła pora na naszą znakomitą krakowską aktorkę Dorotę Segdę. Byłem u ciebie w dni te przedostatnie, gdy podobniałeś co chwila do upuszczonej przez Orfeja liry, w której się rzutu moc z pieśnią przesila. I rozmawiają z sobą struny cztery, trącając się po dwie i szemrząc z cicha, zacząłże on uderzać w ton? Czy taki mistrz, że gra choć odpycha? Ja zawsze płaczę, kiedy czytam, a zwykle czytam sobie na głos poezję Norwida. Na głos ją czytam, dlatego że tak mi jest łatwiej zrozumieć, ale dlatego też, że ona wtedy naprawdę jest piękna, bo brzmi. Bo słychać jej melodię, nie tylko myśli. W Krakowie, na terenach dawnej huty Sędzimira, obecnie terenach należących do Mitala, jest olbrzymi obszar gospodarczy. Ja uważam, że ten obszar gospodarczy jest bardzo źle wykorzystywany, czy w niewielkim stopniu wykorzystywany. Uważam, że ten obszar mógłby pracować dla dobra Krakowa i regionu. W obszarze ogrodzenia huty jest 1000 hektarów. Te 1000 hektarów jest wyposażone w drogi, koleje, wodę, ciepło, gaz, sprężone powietrze, w pobliżu jest lotnisko. To jest taki teren, który mógłby przyjąć inwestycje około 2 do 3 miliardów złotych nawet. To oznacza kolejne miejsca pracy, kolejne szanse rozwojowe. Ja tą ideę nazwałem Nowochódzkim Parkiem Przemysłowym, czyli takim obszarem, na którym w sposób zorganizowany i z pewnym planem, z pewną wizją można prowadzić działalność gospodarczą. To opracowanie, które tutaj właśnie mam przed sobą, tych 350 stron w sposób bardzo, bardzo dokładny opisuje te szanse i te możliwości. Wszystkie elementy związane z infrastrukturą, tu są poszczególne etapy realizacji tego projektu, analiza zasobów ludzkich. Teren, który został wyznaczony na ten park, jest jedyny tego typu w Krakowie. Po pierwsze, jest dostępny teren w pobliżu kombinatu. Po drugie, jest tam proponowana arteria ekspresowa, który jest elementem systemu komunikacji regionalnej, ale i ogólnokrajowej. A to jest warunek lokalizacji takiego zespołu. A po trzecie, są warunki przestrzenne znakomite. Mamy taką sytuację, w której z jednej strony będziemy mieli rozwijające się hutnictwo dzięki Mitalowi, a z drugiej strony będziemy mieli nowe biznesy całkiem w różnych dziedzinach. Czyli huta, nowa huta uzyska takie poczucie bezpieczeństwa, dlatego że będzie zbudowana jakby na kilku nogach biznesowych. Czyli tam po prostu powstają nowe miejsca pracy, nowe przedsiębiorstwa produkujące różne inne towary, różne inne usługi, nie tylko usługi hutnicze. I to jest sens i istota tego projektu. Warto pojechać do Pleszowa i zobaczyć ten niezwykły kościół. Dlaczego? Bo kościół w Pleszowie jest to przykład klasycyzmu. W Krakowie mamy tylko 3 domy w stylu klasycyzmu. Nie mamy ani jednego klasycystycznego kościoła, dlatego ten kościół w Pleszowie, który jest wybudowany w takim czysto klasycystycznym stylu, jest jednym z najciekawszych zabytków z tej epoki na terenie Krakowa.
ale jest tam jeszcze coś dużo lepszego. Otóż Austriacy w XIX wieku, porządkując Kraków, rozebrali ze 30 kościołów w centrum miasta. I jeden z tych kościołów został prawie w całości przeniesiony do Pleszowa. Ten kościół stał kiedyś na Placu Wszystkich Świętych, no stąd nazwa placu, przy którym stoi magistrat. Tam, gdzie jest ten trawniczek, stała gotycka świątynia. I kiedy ją rozbierano, ówczesny właściciel Pleszowa, Kirchmajer, kupił całe wyposażenie ze środka i przeniósł go do Pleszowa. Także wchodzimy do kościoła i stąpamy po posadzce, po której stąpano kiedyś w Kościele Wszystkich Świętych. Stoją tam właśnie oryginalne ołtarze z tego kościoła, krucyfiksy z XVII wieku, ołtarze z XVII wieku. Tam jedno jeszcze pododawano trochę innych ołtarzy z innych rozebranych kościołów. Pleszów był parafią dla Krzesławic. I kiedy Jan Matejko mieszkał w dworku w Krzesławicach, to właśnie jego kościołem parafialnym była nie Mogiła, tylko Pleszów. Tam jeździł z rodziną i tam czuł się tak przywiązany do tego miejsca, że ufundował piękny czerwony ornat, do dzisiaj właśnie przechowywany w Pleszowie. W latach 20. przypadkowo odkryto w Pleszowie skarb monet z XVII wieku i część z tych monet wmontowano w kielich, który tam do dziś się znajduje.